hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z tegorocznej serii Vlogmas. Jak możecie usłyszeć po moim głosie, albo zobaczyć po moim wyglądzie, to jestem znowu chora po raz, nie wiem, który od października, ale już mnie to wykańcza i w tym tygodniu wzięłam sobie wolne z uczelni, w sensie wzięłam, to jest dużo powiedziane. Po prostu nie poszłam na żadne zajęcia, bo uznałam, że jak teraz się nie wykuruję, to tak będzie się to mną ciągnęło do świąt, do momentu, kiedy właśnie nie przystopuję i no nie wyleżę tego i nie wysiedzę tego w domu. Już raz chciałam sobie zrobić wolne i pół dnia sobie zrobiłam, w sensie po prostu nie poszłam na niemiecki, bo powiedziałam, że się źle czuję, że jest zimno, ciepło i że po prostu coś mnie bierze. No i potem było w miarę okej, jakieś gripeksy brałam, co widzieliście w poprzednim vlogu, który był swoją drogą wczoraj. No, także wtedy było już w miarę okej. Ale teraz, od zeszłego tygodnia, od końcówki zeszłego tygodnia, znowu coś mnie wzięło, także w poniedziałek już tak kaszlałam paskudnie, tak się czułam źle, że w ogóle z łóżka ledwo wstałam. Dzisiaj mamy już środę, więc się czuję dalej po prostu fatalnie. Dzisiaj w nocy tak kaszlałam, że myślałam, że nie zasnę i że zaraz płuca wypluję. Jeszcze z ciekawości zrobiłam sobie wczoraj test na COVID-a, taki domowy. Na szczęście to nie jest COVID. Chociaż tyle. Po prostu przeziębienie, które się za mną ciągnie już od długiego czasu i było po prostu niedostatecznie wyleczone. Chociaż może koniec o moim zdrowiu. Chociaż jeszcze jedna rzecz. Mam jutro wizytę u lekarza, w sensie teleporadę. Potrzebuję zwolnienia na uczelnię, szczególnie z języków. Jakby i tak już mam tyle zaległości porobionych, że to się w głowie nie mieści. Bo właśnie dwa tygodnie temu też jak robiłam, że na zajęcia nie chodziłam, żeby się wyleżeć. W sensie dwa dni sobie odpuściłam. No i wiecie, jak się te zaległości kumulują, więc ja nie wiem, co będzie w sesji i przed sesją. Już się boję teraz. Dobra, może skończmy temat mojego zdrowia, bo to jest temat rzeka. I cieszmy się, że jest pierwszy grudnia, że są vlogmasy. Chociaż wolałam, żeby dopiero one się dostały za tydzień, jak będę w pełni zdrowa. No, a tak będę musiała zrobić szybciej. Przynajmniej mam teraz czas na ogarnięcie aplikacji o stypendium wakacyjne, w sensie o kurs języka niemieckiego w Niemczech. To organizuje DAAD, taka organizacja zajmująca się właśnie różnymi stypendiami, wspieraniem generalnie nauki języka niemieckiego. No i właśnie takie kursy sobie znalazłam, wybrałam trzy, w końcu wybrałam te, które jakby najbardziej mi odpowiadają. Zrobiłam już prawie wszystko poza motywacją. W sensie motywację wczoraj zaczęłam pisać i muszę ją dzisiaj dokończyć, jeszcze z 2 godziny, może 3 mi na to zejdą, wyślę tą aplikację i będę mogła się zająć milionem innych rzeczy, które nade mną wiszą. Wiecie jak to jest, kiedy jest się chorym, to wydajność jest taka dość, no, słaba. I jeszcze jedna kwestia organizacyjna odnośnie vlogmasów. Będą się one pojawiały wieczorami, no o godzinie 18, każdego dnia. Trzymajcie kciuki, żebym dopilnowała tej obietnicy, żeby te vlogmasy były codziennie. I uwaga, mały konkurs będzie, mianowicie podczas każdego filmiku w losowym momencie będą wyświetlały się literki. I ważnym zadaniem będzie je wszystkie odnaleźć i wpisać mi je w komentarzu. I pierwsza osoba, która poda poprawną odpowiedź w komentarzu, zostanie pozdrowiona tutaj na filmiku. I osoba, która w trakcie tego całego miesiąca poda najwięcej poprawnych odpowiedzi, dostanie ode mnie mały prezencik. A więc nie zwlekajcie z oglądaniem moich vlogmasów, piszcie komentarze, no i słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie tutaj wiele poprawnych odpowiedzi i będzie kogo pozdrawiać. I będą to zupełnie losowe literki, żeby Wam nie ułatwiać. Zabrałam się za kontynuowanie pisania mojej motywacji na to stypendium. I wiecie, co jest najlepsze? Ogarnęłam właśnie, że dzisiaj mija 5 lat. 5, ja nie wiem kiedy to minęło. Od momentu założenia kanału. Jedy, jak to szybko zleciało. Ale równo 5 lat temu, o godzinie nie wiem której, ale równo 5 lat temu wstawiłam swój pierwszy filmik z faktami o mnie. 20 faktów o mnie. I filmik był zatytułowany Mam smoka w domu. I myślę, że to jest dobry pretekst, żeby wspólnie obejrzeć dzisiaj mój pierwszy filmik. To może być ciekawe, w sensie moja reakcja na niego. Zamówiłam też już pizzę, bo przez ostatnie parę dni jem tylko pizzę. Akurat na zeszły weekend była u mnie rodzinka i w ciągu 13 godzin było zjedzone 5 pizz. Ale tak, potem wczoraj zamówiłam kolejną.
dzisiaj będzie jeszcze kolejna, więc tak już rośnie mi wieża, taka choinka z pudełek po pizzy. W ogóle jest godzina 13.13. O proszę, no mi się bardzo z Klaudią kojarzy, bo ona ostatnio, przez jakiś dłuższy czas ciągle widzi właśnie podwójne godziny. I jak teraz widzę podwójną godzinę, to mi się zawsze kojarzy to z Klaudią. Dobra, ja biorę się za pisanie dalej mojej motywacji i potem, jak już to wyślę, to sobie filmik razem obejrzymy. Wreszcie przyszła pizzunia! O, pół na pół. To jest ten kalendarz adwentowy ze skarpetkami. Jest tutaj 12 par, czyli będziemy otwierać okienka co drugi dzień. I to jest firmy Many Mornings. Tak, już mam od nich skarpetki jedne z morsami, bo dostałam na urodziny. No i teraz będę miała kolejne 12 par! Się bardzo cieszę, bo w zeszłym roku właśnie mówiłam siostrze, że Aga, jak nie wiesz co mi kupić, jak nie wiesz jaki kalendarz mi zrobić, to wystarczą po prostu 24 pary różnych skarpetek. I sobie to wzięła do serca. Dobra, myślę, że możemy w ogóle go opakować, bo jeszcze tego nie robiłam, chociaż mnie tak bardzo korciło. Unboxing time. Tak, tu jest jeszcze takie coś śmieszne łączące te dwie połówki, bo to będzie taki kalendarz otwierany jakby ze środka, w sensie... O nie, nie mam tego ściągnąć teraz. Tak, ten kalendarz otwiera się właśnie tak. Dobra, jak on wygląda? Jaki fajny! To są właśnie cztery pary, czy jakby w jednym pojemniczku jedna skarpetka? Ej, to byłoby dobre w sumie. Nie no, to miało być 12 par przecież. Dobra, zobaczymy. W takim razie wyciągam pierwsze pudełeczko i już patrzymy, co jest w środku. Tu będzie hasero, tylko jedna skarpetka, tak mi się wydaje. Okej, okay, tak to jest zapakowane. I uwaga, tak, to jest jedna skarpetka, no nie! Nie no, spoko! Tak, tutaj mamy takiego świątecznego ludzika, jak z takich, nie wiem, jakby szopek ruchomych, ale już się nie mogę doczekać odpakowania kolejnych pudełeczek. No i wygląda na to, że będę miała 24 różne skarpetki i ja nie wiem, jak ja to pogrupuję jakoś sensownie. W sumie fajny pomysł, bo będzie można nosić skarpetki w zależności od humoru. Pisanie tej motywacji jakoś mi idzie, ale tak w sumie bardziej nie idzie niż idzie. Mam nadzieję, że skończę to w miarę szybko, w sensie za jakąś godzinę. Ale muszę napić się kawy, bo się robię senna. Jak zaraz przy tym zasnę i prześpię północ, to będzie mega słabo. Szczególnie, że nie chcę z tym czekać jeszcze dłużej, żeby potem nie było tak, że system będzie obciążony, no i nic nie wgram, mam już prawie wszystko gotowe. Jestem właśnie w trakcie wygrywania wszystkich dokumentów potrzebnych do tej wymiany, w sensie do tego kursu wakacyjnego. Siedziałam na tym dzisiaj przez pół dnia, żeby stworzyć dobrą motywację. Czy jest dobra? Nie wiem, ale jest w miarę wyczerpująca, czyli taka jak miała być. I mam nadzieję, że na któryś z tych trzech kursów, no, na który aplikuję, no, się dostanę. Także trzymajcie za mnie kciuki! Nie wiem, kiedy będą wyniki. O, dodało się dokument, spoko. Jakby serio, poświęciłam na to tyle czasu, że no byłoby mi po prostu bardzo, bardzo, bardzo przykro, gdyby mnie nigdzie nie wzięli. Nawet specjalnie w zeszłym tygodniu robiłam taki mini certyfikat z niemieckiego, żeby móc pojechać, bo no, trzeba mieć udokumentowaną znajomość języka niemieckiego na minimum B1. Mi wyszło niby B2, ale ja w to wątpię bardzo. Dobrze, że w ogóle teraz to wgrywam na tyle godzin przed, bo dzięki temu jeszcze mam duży zapas czasowy, a te dokumenty się wgrywają dość powoli i gdyby to zrobić na, nie wiem, na za parę minut północ, to można byłoby się nie wyrobić. Więc po prostu czekam, aż tutaj kliknę wyślij i będę miała to już z głowy, bo siedzę na tym za dużo czasu, po prostu za dużo. I gdybym teraz jeszcze chodziła na uczelnię, to ja nie wiem, ja bym po nocach siedziała, żeby to zrobić dobrze. Zajęłam się tym już w zeszłym tygodniu i tak po prostu codziennie, krok po kroku coś robię. W sensie też moja efektywność jest dużo, dużo mniejsza, bo jakby nie czuję się dalej najlepiej, chociaż już jest lepiej. Dzisiaj kaszlałam trochę mniej, w sensie nie tak bardzo jak w nocy. Więc tak do przodu cały czas. Właśnie będę wysyłać te wszystkie moje pliki i się trochę stresuję, czy wszystko jest okej, ale powinno być. Jakby
nie wiem do końca, czy dwie rzeczy to są te dwie rzeczy, co myślę. W sensie jakby wiem, co muszę tam wygrać, ale nie pasuje mi do końca to ma przynajmniej niemieckie. W sensie jakby to, co oni wymagają. Jakby w sumie nieważne. No ale nie no, chyba wszystko jest okej. Okay. Certyfikat jest wgrany, transkrypt ocen po angielsku na szczęście. Nie musiałam tego tłumaczyć na niemiecki, całe szczęście. Motywacja, moje CV, wyniki matur. No tak, dobra, to co, klikam. To 3, 2, 1. Moja, jak się nazywa, aplikacja została wysłana. System przetworzy ją teraz i tam mi da jakieś powiadomienie, te refery. No, to tak, to byłoby na tyle, dziękuję bardzo. Nadszedł już wieczór, więc myślę, że można odpakować na spokojnie prezenty z kalendarza adwentowego z pierwszego dnia. O ile przy skarpetkach zgadywania nie będzie, więc skarpetki będą odpakowywane jakby szybciej na filmiku, to te prezenty z kalendarza będą odpakowywane raczej później, z racji tego, że będę czekała na wasze komentarze, na wasze odpowiedzi, co może znajdować się w paczuszce. Albo w paczuszkach, bo to są na przykład dwie. Szybko jeszcze wytłumaczę zasady dla osób, które oglądają moje vlogmasy dopiero od tego roku. Także mam właśnie tutaj kalendarz adwentowy od mojej siostry. I codziennie będę pozdrawiała jedną osobę, która jako pierwsza poprawnie poda, co znajduje się w prezencie na dany dzień. O 18 będą publikowane filmiki, więc ja będę nagrywała to odpakowywanie prezentów koło 21, może 22. Zależy od dnia na pewno. No i jakby będziecie po prostu w komentarzach wpisywali, co waszym zdaniem w tej paczce się znajduje. No i tak jak mówiłam, po prostu będę pozdrawiała jedną osobę. Czyli w trakcie trwania moich vlogmasów macie szansę na pozdrowienia tutaj, na filmiku, na moim kanale. I w sumie to są dwie szanse na pozdrowienia. Za literki, czyli to, o czym mówiłam wam wcześniej, no i za zgadywanie prezentów. Wczoraj wyjątkowo zapytałam was na Instagramie, co w tych paczkach może się znajdować, więc może tak wam szybko przydam, jakie tam odpowiedzi się pojawiły. Także uwaga, uwaga. Tak, to są dwie paczki. Jedna jest taka okrągła. Nie wiem, czy w sumie mogę przechylać. Nie wiem, co to jest, naprawdę nie wiem. W ogóle podziwiam was, że w zeszłym roku udawało wam się zgadywać, co tam jest. Jakby ja czasami nie miałam pojęcia, wy zgadywaliście i to było akurat mega fajne. No a tu właśnie jest ta druga paczka. Taka też dość lekka. Czy coś tam lata w środku? A miałam bardzo nie zgniatać, tak mi siostra mówiła, więc nie będę zgniatać. Dobra, uwaga, uwaga. Herbata i zapaczacz, kubek i herbata. Kubek i herbata się pojawiły bardzo dużo razy. Jakieś słodycze, pierniczki, fartuch, książka, skarpetki, zapach, świeczka, kominek z woskiem, balsam do ciała, paletka cieni, maseczka, szalik, duplo, kapcioszki, Kinder Maxi, cukierki, kominek i woski do niego, nawóz do kwiatów i patyczki z odżywką. To mogę odpowiedzieć od mojej siostry, więc ciekawe. Mus, czekoladki i dobra, tych odpowiedzi jeszcze jest dość dużo, ale to sobie już przeczytam potem i zobaczę, czy to, co tutaj się będzie znajdywać, zgadza się z odpowiedziami. To co, może zacznijmy od pierwszego pakuneczku, czyli od tego. Ja czekam na ten moment cały rok, po prostu uwielbiam ten kalendarz adwentowy od mojej siostry, jest zawsze świetny i tak w końcu mogę odpakować pierwszy dzień. Także mamy tu pianki do czekolady, tylko teraz brakuje mi bitej śmietany i sobie zrobiła takie pyszne kakałko, więc ale super! W ogóle dzisiaj chcę robić wieczorem, wiecie, chcę robić, chcę obejrzeć jakiś film, bo uważam, że mi się należy po tej aplikacji, coś to było mega wymagające. Spędziłam na tym dużo dni, więc jak najbardziej będzie się należało. A rzecz numer dwa. Czy to jest jakieś kakałko? Tak, to jest jakieś kakałko. Nie wiem, czy jakieś specjalne, bo się w sumie nie znam. Ale o tak, ja miałam taką ochotę na kakao. W sensie dzisiaj i tak bym robiła do oglądania filmu. Więc dziękuję bardzo, Aga. Niestety nikomu nie udało się zgadnąć. Nie wiem, co mam teraz zrobić. W sensie bardzo często pojawiała się herbata i kawa. No ale czekolada to nie jest ani herbata, ani kawa. I też była odpowiedź jakaś słodycze. Ale dobra, dzisiaj w takim razie pozdrawiam, może sobie po prostu wylosuję, kogo pozdrawiam. Czekajcie, robimy losowanie! Okej, okay. Dobra, miałam nie patrzeć, tak? Dobra, to tu, o! To pozdrawiam Zalewską Karolinę. Akurat Karolinę znam. Także
że pozdarki Karolina. Musimy się umówić na kolejny lunch do India Gate. Dobra, i teraz jeszcze będę pozdrawiać drugą osobę, to może tą. Tutaj mamy Mystery 968. Może sprawdzę dokładniej po imieniu, kto to jest, czekajcie. O, akurat niestety nie ma po imieniu w biogramie, ale w ogóle jeżeli to oglądasz, to bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, bo oczywiście Cię znam z pisania, to się nie masz imienia, więc my to nie wiem, jak masz na imię, ale wiem, że właśnie wiele razy pisaliśmy o studiach, więc tym bardziej mi miło, że akurat na pozdrowienia dla Ciebie to wypadło. To teraz szybko się znajdę pakulaczek numer 2, pokażę Wam go i zabiorę się za rzeczy, które muszę jeszcze teraz ogarnąć. Prezent na dzień drugi został namierzony i jest to takiej wielkości opakowanie. Dość twarde, w sensie tu jest jakieś szkło chyba, bo się zgnieść nie da. Nie wiem, czy to jest jakiś słoiczek, bardzo możliwe, ale może taka malutka puszeczka, ciężko określić, bo dość porządnie zapakowane dla niepoznaki. Więc wpisujcie w komentarzach, co waszym zdaniem tutaj się znajduje i będziecie mieli jutro szansę na pozdrowionka na odcinku. Dobra, słuchajcie, to jest moment, na który czekałam, czyli oglądanie mojego starego filmiku. Ostatni raz go widziałam z 2 lata temu, jak i niedawniej, więc nie pamiętam, co w nim jest. I to może być naprawdę ciekawe, w sensie jakby już mam tutaj właśnie jego odpalonego. O, tak. I ja po prostu jak widzę, jak on jest wykadrowany, że mam ścięte w ogóle czoło, to jest taka beka. W ogóle pamiętam, jak przyszłam po gimnazjum, po zajęciach do domu i tak uznałam, że a sobie nagram filmik. Zrobiłam szybko taki scenariusz, co chcę powiedzieć, jaki pierwszy filmik. Pomalowałam sobie brwi, rzęsy, usta, chyba tyle i po prostu nagrałam go. No i 1 grudnia 2016 roku wrzuciłam go na kanał. Także myślę, że możemy rozpocząć tą beczkę śmiechu. Jakby oglądam na słuchawkach, żebyście nie mieli podwójnego głosu, bo będzie filmik tutaj też podstawiony, w ogóle się tak przesunę, żebyście mogli go oglądać tutaj na boczku ekranu. Powrót do przeszłości, czas zacząć. Hejka, witam Cześć, Was Kasia. Na moim kanale. Mam Hejka, zawsze to samo. Mam 15 lat i dzisiaj przygotowałam dla Was filmik pod tytułem 20 faktów o mnie. Będą one różnorodne, z różnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Śmieszy mnie to przejście. Numer 1. Jestem strasznie leniwa, kiedy jestem w domu. Najchętniej Dalej jestem tylko leniwa. Leżała na łóżku i oglądała filmy. Fakt numer 2. Kocham się kąpać w morzu, niezależnie od tego, jaka jest jego temperatura. To też się nie zmieniło. Nawet jeśli jest to maj, czerwiec, ludzie chodzą w kurtkach, a mnie i tak się nie da wyciągnąć z morza. Taki krótki stop. Dalej jakby się kąpię przy każdej temperaturze. Jakby w zeszłym roku zaczęłam morsować, więc fakty dalej aktualne. Ciekawe, jak zresztą będzie. Fakt numer 3. Kocham jeść. A to też się nie zmieniło. Ale lista potraw, którą lubię, jest raczej bardzo krótka. Fakt numer 4. Moją ulubioną porą roku jest zima, ale tylko wtedy, kiedy jest metr śniegu, kiedy można rzucać się śnieżkami, robić iglo, jeździć na sankach, budować bałwana, a jeżeli nie ma śniegu, no to lato, bo są wakacje i też lubię trochę się czasami pogrzewać. Fakt numer... Okej, małe sprostowanie, coś jakby porównanie przeszłości z teraźniejszością. Teraz chyba bardziej preferuję jednak lato, jak jest cieplutko. Zima jest spoko, ale tylko w momencie, kiedy się jedzie na nartach, to jest szaro, pochmurno, się szybko robi ciemno i nie, to nie jest pogoda dla mnie. To znaczy, taka, wiecie, właśnie zima ze śniegiem, jak są światełka, rozruszone, jak świąteczne, to jest mega fajnie. Ale poza tym to tak różnie, więc chyba jednak lato. Okej, lecimy dalej. Fakt numer 6. Nigdy nie lubiłam... Czy tam piątki nie było, czy mi się wydaje? Właśnie, pamiętam, że jakiś jeden numerek pominęłam, chyba przy montażu, przypadkowo. Tak, to nie było ustawione. Okej, przeżyłam to jeszcze raz ten fragment i tak zabrakło 5. faktu. Co tam było, nie powiem Wam, nie mam pojęcia. Dobra, to co, oglądamy dalej od faktu numer 6. Fakt numer 6.
Nigdy nie lubiłam kotów i zawsze chciałam mieć psa. Ale teraz mam kota. Ale w sumie to nie jest kot, ale... Smutno mi. Bo już nie masz Czerbusia, on był taki fajniutki. Ale kiedyś wyszedł z domu i nie wrócił. I... Ojej, zaraz się rozpłaczę. W ogóle to jest śmieszne. Ja ten filmiku klęczałam, w sensie nie wiedziałam jak się ustawić, więc po prostu skierowałam jakoś aparat, w ogóle nagrywałam kamerką tylną, więc nawet właśnie nie wiedziałam jak jest wykadrowane. Tam chyba miałam jakieś lustro z tym, żeby widzieć jak to wygląda mniej więcej. Moje przygotowanie do nagrywania było genialne. Zero doświadczenia, ale jakby wszystko z czasem się trochę rozwinęło i teraz myślę, że trochę bardziej już kwestię nagrywania ogarniam. Fakt numer 7. Prawie nigdy nie zapinam zamka w kurtce, w bluzie. Po prostu tego nienawidzę, nawet jak jest zima. Musi być naprawdę kilkanaście stopni na minusie, żebym w końcu zapiętał bluzę. Albo musi być bardzo strasznie wieć. Tak, ten fakt jest... Sorry. Dalej aktualny. Dalej się nie zapinam. Chociaż ostatnio jak byłam chora, jak jestem chora, to zresztą widać. Tak, to wtedy zapinam kurtkę. Ale tak ogólnie to dalej tego bardzo nie lubię. O, ja w ogóle jakie miałam włosy? W sumie podobnej długości jak teraz chyba. Fakt numer 8. Moją ulubioną potrawą są krewetki. No dobra, krewetek nie jadłam akurat. Smażone z czosnkiem, w tempurze. Naprawdę prawie pod każdą postacią, ale po prostu krewetki. No krewetki dalej uwielbiam, ale jem je zdecydowanie rzadziej niż wtedy. Fakt numer 9. Lubię chodzić na zakupy. A w sklepach takich jak IKEA mogę spędzić czas... Lubię chodzić na zakupy? Czy ja dobrze słyszę? Ja nienawidzę chodzić na zakupy, jeny! To jest najgorsza czynność, jaką kiedykolwiek wymyślono. W sensie, dobra, IKEA to jeszcze okej, okay, ale ubraniowe, przecież to jest jakieś piekło. Znalezienie spodni, bluzy, czegokolwiek. Nie polecam. Ale się zmieniłam. Śmiesznie w sumie. Fakt numer 10. Wolę wydawać swoje pieniądze na bliskich, wolę ich uszczęśliwiać, niż wydawać na siebie. Nie wiem, jak ten fakt skomentować, bo jakby teraz ostatnio wydaję na siebie bardzo dużo. Znaczy jakby, co nie zmienia faktu, że bardzo lubię kupować prezenty i bardzo mnie to cieszy, jak ktoś dostaje prezent i się z niego cieszy. No, ale tak, teraz zdecydowanie więcej pieniędzy wydaję na siebie, choćby i na wynajem mieszkania, czy na utrzymywanie się w Warszawie. Fakt numer 11. Moim ulubionym świętem jest święto Bożego Narodzenia. Co ja to zrobiłam? Które będzie już niebawem? Co to się w ogóle działo? Fakt numer 12. Często ustawiam rano kilkanaście budzików, a i tak żaden nie jest w stanie mnie obudzić. To jest straszne, a poza tym kiedyś już ustawiam, załóżmy, gdybyś nie spali do szkoły, zegarek tak o 3 minuty do przodu. Ale i tak mi to nic nie dawało, bo zawsze wiedziałam, która z godzina. Pamiętam, o ile mam przesunięcie, więc nie polecam. To jest dobre, dalej stawiam te budziki, dalej mnie nie budzą, sami od czasu zasypiam na zajęcia wtorkowe na 8.55, bo były dla mnie one za wcześnie i nie byłam rano w stanie wstać, ale to tylko wykład na szczęście. Fakt numer 13. Uwielbiam latać samolotami, ale najlepszym momentem prawda. Jest start, prawda. A potem lądowanie. Fakt numer 14. Jak byłam mała, zawsze myślałam, że moje miśki w nocy ożywają. Wtedy, kiedy mnie nie ma w domu, po prostu sobie latają, co tu się dzieje? Jedzą wszystko, robią jak normalni ludzie. O, jakaś zwiecha widzę. Ale tak dalej potrafię mieć, że po prostu nagrywam i nagle po prostu coś mi tak zawiśnie w mózgu, w sensie mam taką zwiechę i co ja chcę powiedzieć? Także takich bloopersów byłoby naprawdę dużo, gdybym zostawiała wszystkie sceny i nie montowała filmików. Albo by moja siostra nie montowała tych filmików. Numer 15. Raczej wolę oglądać filmy. Tak, dalej lubię oglądać filmy w domu. Ale w kinie, w sensie niektóre filmy bardziej się nadają do kina, a nie do domu. Myślę, że się ze mną zgodzicie. I napiszcie mi w komentarzu, czy wy wolicie oglądać filmy w domu, czy właśnie w kinie. Numer 16. Kocham grać na fortepianie, potrafię to robić od już 9 lat, ale robię to 14 lat teraz będzie. Ochotę, wow. Bo nie chcę się jakoś nie zniechęcić, po prostu czasami mam taką wewnętrzny taki przymus, że muszę zagrać, po prostu chcę, że mnie do tego ciągnie. No dawno nie gram na pianinie akurat, bardzo dawno, tak. O, jakieś kolejne wyszerzenie, zobaczmy co to się będzie działo.
Okej, okay, kolejna zwiecha. Fakt numer 17. Wolę spotykać się z mniejszą ilością osób, z którą jestem bardziej tak jakby związana. Niż całym stadem. Po pierwsze z mniejszą liczbą osób, a nie ilością, także Kasia, nieładnie. Ale to też się nie zmieniło, wolę mniejsze grupki niż większe. Numer 18. Nauczyłam się pić herbatę bez cukru, ale jeżeli chodzi o mleko z dodatkiem łyżeczki kawy, bo ja kawy nie pijam, to muszę już pijam kawę. Połową do łyżeczki cukru. Pijam kawę, ale jej nie słodzę, bo nie ma po co, w sensie czasem daję jakiegoś syropu, ale bardzo rzadko. Już jakby nauczyłam się pić normalnej kawy. Czy to dobrze? Nie. Fakt numer 19. Uwielbiam jeździć autem. Szczerze mówiąc, mogłabym z niego już nie wysiadać. Ale jeżeli jest już trasa, która wymaga około 7 czy 8 godzin siedzenia w aucie, to jednak nie. No a dalej w sumie, jak lubię jeździć autem, jak siedzę z przodu, to bardzo lubię jeździć autem. Jak leci fajna muzyka, też lubię jeździć autem. Ale generalnie mój ulubiony środek transportu to jest po prostu żaden. W sensie wolałabym być już na miejscu i ominąć ten etap podróży. Fakt numer 20. Jestem osobą raczej radosną, ciągle się uśmiecham. No chyba, że ktoś mnie doprowadzi do szału, ale ciężko jest z tego. To się dalej zgadza. Tak, też się często uśmiecham, chociaż czasami mnie jest do śmiechu. Nie no, ogólnie jestem raczej pozytywną osobą, przynajmniej staram się być. I dalej jest mi ciężko doprowadzić do szału. No i zakończenie filmiku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał. Bądźcie na bieżąco. Aby być na bieżąco, nie przegapić. Tak, nie przegapić kolejnych filmików. Dziękuję za oglądanie i takie tam. Żegnam się. O, i ten buziaczek na koniec. O, zawsze ten sam, to jest słodkie. Tak, jakbyście nie zauważyli, na każdym filmiku zawsze jak samo się witam i żegnam, bo no to się wzięło właśnie z pierwszego filmiku, to jest już taka moja tradycja. No i filmik już cały obejrzany. Generalnie fajnie zwrócić do tego filmiku, jakby jest z nim dużo wspomnień. Jakby to był ten pierwszy filmik, najpierwszy na YouTubie, bo jakby dalej jest dostępny, możecie obejrzeć go śmiało. No po prostu wspomnienia mi wróciły. Pada mi już akumulator. Przed chwilą skończyła mi się pamięć na karcie, więc po prostu cudownie. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby skończyć tego vlogmasa, bo chciałam powiedzieć vloga. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o moim pierwszym filmiku. No i widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Pamiętajcie o komentarzach i o zgadywaniu, o znajdywaniu literek, o bardzo uważnym oglądaniu. No i do zobaczonka. Pa, pa, do jutra.